Hej, ja się z wami witam już po świętach, już to nie będzie vlogmas, chociaż i tak już go przerwałam, więc vlogmasa takiego prawdziwego nie było, jak widzicie na tle choinki, więc już tak trochę świątecznie jeszcze. I tak, mamy dzisiaj 27 grudnia i godzinę 11 i właśnie rok temu o tej godzinie czekałam, aż Oskar wróci z pracy i zawiezie mnie do szpitala, bo miałam się zgłosić na taką wizytę kontrolną, czy wszystko z Igorkiem jest ok. No i wtedy zostałam już w szpitalu i o 17 zaczynam rodzić jak coś. Właściwie rodzę, no skurcze mi się zaczęły o 17 właśnie rok temu. Co Iguś? No a teraz Igor mi tutaj biega. No, rok temu o tej godzinie czekałam, żeby jechać do szpitala, a już Igor mi tutaj biega. To jest po prostu... I jutro, co oznacza, że jutro już roczek Igora. Ja nie wiem, kiedy to w ogóle zleciało. Po prostu no nie wierzę w to. Jutro też dla was nagrywam, pokażę wam cały dzień, ale urodziny Igora organizujemy dopiero 29 w sobotę, bo niestety nie było terminu na 28 w tej restauracji, w której chcieliśmy organizować muroczek. I dobra, ja w tym momencie właśnie czekam na tatę, a właściwie idę teraz zaprowadzić Igora do mojej mamy, bo już trochę jest chorutki, a nie chcę go ze sobą ciągać na miasto, a zwłaszcza, że nie za ładna jest pogoda. Więc Igor idzie do mojej mamy i ja jadę z moim tatą na miasto. Jadę coś kupić, pokażę wam co, bo nie wiem, czy mi się uda to kupić. Mam nadzieję, że tak, że to będzie dostępne w sklepie. Jeśli kupiłam, to na pewno wiecie w tytule co. I mam nadzieję, że mi się uda, bo od przyszłego roku miałam właśnie takie swoje postanowienie, że więcej zacznę nagrywać i pracować. A to mi jest do tego bardzo potrzebne. Więc tak, jak mi się uda, to zobaczycie, co? Jak nie, to i tak wam powiem, więc nie wiem, po co z tego robię taką tajemnicę. Dobra. Ja się ogarniam, też przepraszam was za mój głos, ale nie za dobrze się czuję. Igor też już trochę chory, Oskar to już całkowicie się rozłożył. Ale dobrze, że po świętach, ale też niedobrze, że na roczek Igora. Mam nadzieję, że bo jutro i mamy w planach iść na kulki z Igorem pierwszy raz. I mam nadzieję, że on nie będzie... chory na tych kulkach, że do jutra jeszcze w miarę się dotrzyma i się nie rozchoruje. Raby, Igor właśnie ukradł mi mój telefon. Muszę go od niego zabrać i go ubierać, siebie ubierać i wychodzimy. Wróciliśmy do domu, jak widzieliście, Igor się bawił świetnie, nie chciał wychodzić z kulek, jak go już udało mi się wyciągnąć, to cały czas do nich wracał, biegał, piszczał, nie wiedział za co się zabrać, po prostu za dużo dla niego wszystkiego było i bardzo się cieszył. I na pewno będziemy wracali na takie sale zabaw częściej. Później też załatwiliśmy parę innych spraw, tak dopięliśmy trochę roczek do końca, bo musiałam parę rzeczy dokupić i pomyślałam też, że jutro też będę dla was nagrywała vloga, ale nie będę wam pokazywała, co się dzieje na roczku, na sali, bo będę nagrywała osobny film o tym, ale zabiorę was ze sobą na vlogu, jak idziemy odebrać tort po urodzinach już.
Więc z jutra będzie vlog i będzie osobny film z całej tej imprezki urodzinowej Igora. Ja teraz jeszcze muszę zapakować, jak już Igor pójdzie spać, zapakować prezenty dla Igora i pamiątki dla gości. I też to Wam pokażę, jakie mamy pamiątki, chociaż też zobaczycie w filmie z roczku. I w ogóle jak właśnie wróciliśmy do domu, czekała na mnie paczka i zaraz ją Wam pokażę. Czekała na mnie w domu paczka od TRND. Ja wiedziałam, że oni wybrali mnie do projektu, ale nie sądziłam, że aż tyle mi wszystkiego wyślą. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Są takie wielkie butelki, tam zabawki Igora rozwalone, to są takie wielkie butelki, takie małe. Jest tutaj 14 butelek. Ja wiedziałam, że zostałam wybrana do projektu, ale nie sądziłam, że aż tyle tego dostanę. Więc będziemy testować. Więcej zobaczycie na moim Instagramie. Postaram się zapisać to w relacjach, żebyście mogli sobie zobaczyć, jeśli vlog pojawi się z opóźnieniem. I tam będę tłumaczyła wszystko. I dam Wam znać na pewno, jak to smakuje, bo mnie bardzo to ciekawi. Ja się teraz biorę za nagrywanie tego na Instagram, a później za pakowanie prezentu dla Igora i za pakowanie prezentu dla gości. Dobra, na Instagramie trochę Wam o tym opowiedziałam. Tutaj widzicie, co dostałam. Jeśli chcecie trochę więcej się o tym dowiedzieć, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Będziecie mieli go w opisie i tutaj gdzieś się Wam jeszcze wyświetli.